Ja tak rozmawiałem z prezesem przez 3 lata, przez powiedzmy no czwarty sezon teraz jest mój w Jastrzębiu, żeby zorganizować i spróbować zjechać. Zawsze chciałem zobaczyć, jak to wygląda, jak pracują górnicy. I że daje to na pewno dużo do myślenia. I czasami jak rano nam się nie chce iść na siłownię, to możemy sobie przypomnieć ten moment, w którym byliśmy dzisiaj rano na dole i pomyśleć, w jakich warunkach ciężko pracują niektórzy ludzie. Ciężko jakby to opisać słowami. Jest pewnie masa filmików na YouTubie, które można oglądnąć i zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Pewnie jakieś artykuły w gazetach, nie gazetach, ale każdy, kto w jakiś sposób narzeka na, wydaje mi się, fajną pracę, którą przynajmniej my mamy, czy niektórzy na pewno ludzie też mają fajne prace, jakby tak raz w życiu zjechali i zobaczyli, w jakich warunkach pracują górnicy, jak ciężko na co dzień, jak ciężką pracę mają na co dzień, z jakimi temperaturami muszą się zmagać, z jakim w jakimś stopniu brudem, który gdzieś na pewno im dokucza. I właśnie na dole, jak wchodziliśmy tam pod samy koniec, gdzie ten kombajn działał, no naprawdę człowiek czuł się jak w saunie. Także i wyobrażać sobie, że pracować w takich warunkach codziennie kilka godzin i po prostu na przykład kilka razy się na pewno górnikom zdarza, że wchodzą za świetla, wychodzą na dół, jest ciemno, wychodzą na wewnątrz i znowu ciemno, bo jest już noc. No. Nasi zawodnicy, bo wspieramy drużynę, byli dzisiaj, jakby uczestniczyli w normalnym dniu pracy każdego z górników, czyli zobaczyliśmy ścianę normalnie na wydobyciu oraz drążony przodek. Także mieli okazję przekonać się, w jakich warunkach nasi pracownicy pracują i na czym polega ta praca górnika tak naprawdę. Ja nigdy nie wierzyłem ojcu, że albo kuzynom, że jest tak ciężko tak naprawdę. No jest to kawał ciężkiej roboty i ja bardzo się cieszę, że mogę grać w tą siatkówkę, że dostałem taką szansę od moich rodziców, że pokierowali mnie w ten sport. No bo jest to bardzo ciężka fizyczna robota. Myślę, że to nie jest dla mnie, ale myślę, że jakbym nie miał wyboru i szedł, musiałbym iść w ślady ojca, no to po pewnym czasie bym się do tego przyzwyczaił i myślę, że też taka ciężka praca buduje charakter, także z mojej strony jest to ogromny szacunek dla tych ludzi, którzy tam pracują i myślę, że taka wycieczka przydałaby się każdemu człowiekowi. Ja bardzo cieszę się, że taka współpraca na linii drużyna, klub, sponsor strategiczny istnieje. Faktycznie ostatnie 2 lata covidowe spowodowały, że ta tradycja, bardzo dobra tradycja, nie została dochowana. Cieszę się, że sztab trenerski zezwolił zawodnikom na udział w tej eskapadzie dołowej. Widzę, że to było duże przeżycie dla wielu, wielu zawodników, szczególnie dla nowych zawodników w naszej drużynie, którzy jeszcze tego zjazdu nie zaliczyli. Zjeżdżaliśmy dzisiaj w kopalni Borynia, to kopalnia jastrzębska w Jastrzębiu Zdroju. Zawodnicy byli bardzo zadowoleni z tego zjazdu. Ja się cieszę dlatego, że my przez to pokazujemy ten związek klubu, drużyny ze środowiskiem jastrzębskim, ze środowiskiem górniczym. Naprawdę jest to bardzo budujące to, co się dzisiaj wydarzyło i to, co ta drużyna dla tego środowiska robi.